Co najbardziej Pana pociągało po pierwszym przeczytaniu w scenariuszu serialu Klangor? Bo mi, po na razie widziałem tylko jeden odcinek, bardzo podoba się to, jak ten serial łączy dramat rodzinny z kryminałem, a do tego chyba jeszcze bardziej pociągające i intrygujące jest takie tło społeczne, które się pojawia w tym serialu. Mianowicie mamy tutaj samotnego ojca, a matka wyjechała do Niemiec, pracując ciężko na rodzinę. Wiesz co, rzeczywiście ta barwność, tak jak teraz nawet to ująłeś, że jest to i to, było w scenariuszu, jak czytałem, a propos mojej postaci, że nigdy przez 20 lat mojej pracy nie grałem tak barwnego człowieka jak on. Nigdy nie miałem do czynienia z kimś, kto tak siebie nie rozumie i rzeczy, które mówi i robi. Nigdy nie pracowałem nad kimś, kto jest w cudzysłowie takim aktorem na życie jak on. I to wszystko jakby gdzieś w tym czytaniu było, że nigdy po prostu tak barwnego człowieka nie grałem. I tak, mogę śmiało powiedzieć, tak dobrego człowieka, który po prostu pewne rzeczy go przerastają, no tak, tyle powiem. No właśnie, chciałem zapytać, kim jest Piotrek, bo po seansie pierwszego odcinka miałem takie wrażenie, że temu facetowi do końca nie można ufać, że on coś skrywa. Być może jest to mylne wrażenie, że on właśnie ma taką blokadę. Jako aktorzy staramy się zawsze grać tak, żebyś miał mnóstwo w głowie myśli i zastanawiał się, czy on jest dobry, czy jest zły. Wiesz co, tak jak powiedziałem, Piotrek jest bardzo dobrym człowiekiem, którego po prostu pewne rzeczy przerastają i nie umie sobie z nimi poradzić, jak każdy z nas. Wiadomo, że w pierwszym odcinku tak naprawdę nic nie wiesz jeszcze, bo jak czytałem, to tak naprawdę w czwartym, szóstym odcinku dopiero dzieją się takie rzeczy, że ja pamiętam, że nie wierzyłem, musiałem wracać, żeby to wszystko pojąć. I to chodzi o napisanie geniuszu tego, jak to jest po prostu napisane, jak to jest zrobione, a nie, że tam coś się, wiesz, wydarzyło, bo to zawsze można zdradzić, nie zdradzić. Nieważne, chodzi o to, jak to było jest napisane, jak to jest poplątane, jak to jest zrobione, że musisz po prostu tą łamigłówkę poukładać, a zarazem jaką łamigłówkę, jak wszystko widać. I to jest jakby geniusz chyba tego scenariusza. Jak będzie wyglądała relacja pana bohatera z pańskim bratem? Bo to widać, że też będzie barwna postać. Tak, wiesz co, ja jak już opowiadałem wcześniej, rzeczywiście nie będę się bał użyć słów, my się w sobie zakochaliśmy jako ludzie, bo obydwoje kochamy kino, obydwoje kochamy ten zawód, obydwoje mamy szacunek do tego zawodu, który gdzieś niestety zanika. Chodzi o to, że to jest naprawdę wielki, cudowny zawód, to nie jest tylko praca. Po drugie, zakochaliśmy się w sobie jako ludzie, bo kochamy życie i te przeczołganie, jakim jest aktorstwo i to, że my tak po prostu czasami zaniedbujemy siebie na rzecz tego, co zostanie na ekranie na wieczność, jest tak mocne, że gdzieś uciekamy w jakieś dziwne światy, których nie każdy rozumie i to też nas połączyło, dlatego tak się gdzieś polubiliśmy. Ale fakt faktem, że na pierwszych zdjęciach próbnych, jak się poznaliśmy, miałem ochotę go przetrącić trochę, bo po prostu mieliśmy taką scenę, gdzie mieliśmy na siebie tak działać. No i się okazało, że Łukasz rzeczywiście był pewien, że ja zaraz wstanę i coś będzie nie tak. Bo rzeczywiście on tak wzbudził we mnie po prostu takie emocje i to było tylko dla niego plus, że jest aktorem, który potrafił tak zadziałać na starszego kolegę aktora, że go tak uruchomił, gdzie ja nagle gdzieś zatarłem, wiesz, jakby gdzieś co jest planem, a co jest teraz życiem prywatnym. I więc początek był trudny, ale jak się ludzie rodzą, to też jest trudno. I później to się, mówię, przerodziło, jak to mówię, jakby w taką znajomość, która trwa po planie, bo nawet, nie wiem, wczoraj się widzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, że będziemy promować teraz Klangor. Gdzieś stał się mi takim bratem, nie będę ukrywał, mam takiego nowego brata, którego bardzo kocham i cieszę się, że miałem możliwość jakby takiej relacji rodzeństwa, które jest wystawione na tak ciężką próbę i miałem okazję mieć tak cudownego brata i aktora jak on, bo prywatnie mam cudowną siostrę, najukochańszą na świecie. Brata nie mam, mam wielu przyjaciół, ale mówię, mam takiego filmowego brata, który został i który gdzieś kocha tak życie, jakbym chciał, żeby kochał je mój brat.
w ostatnim czasie mogliśmy oglądać Pana w większości rolach, które są albo komediowe, albo są bardzo mocno nacechowane komediowo. Nawet jak pojawiał się Pan na ekranie jako czarny charakter, jako gangster chociażby w filmie Fighter, to jednak była to celowo przerysowana, taka wręcz komiksowa postać. Natomiast tutaj mam wrażenie, że jest to bohater, że Piotrek raczej nie jest gościem, który lubi żartować. Nie, rzeczywiście Piotrek ma bardzo specyficzne poczucie humoru i ubogie, jeżeli chodzi o humor, jeżeli chodzi o jakby wyrazistość tego, co sobą reprezentujemy i co lubimy. Rzadko się śmieje, ale rzeczywiście jego bawią rzeczy, które normalnie ludzi nie bawią. A co dokładnie, to no nie mogę powiedzieć, bo bym za dużo zdradził. Szalenie jestem ciekawy, jak wyglądała realizacja scen, które toczą się w więzieniu. Nie wiem, czy to jest zakład karny, czy areszt śledczy. Mieliście jakieś przygotowanie, jeżeli chodzi o te sceny? Nie wiem, mogliście porozmawiać z prawdziwymi strażnikami, czy po prostu musieliście polegać na własnej intuicji, scenariuszu? Wiesz co, są producenci, którzy absolutnie dają Ci możliwość skorzystania z czegokolwiek chcesz, żeby Ci było lepiej w pracy. I tu akurat mieliśmy od produkcji jakby możliwość zobaczenia wielu rzeczy, jeżeli byśmy chcieli. Ale każdy z nas też pewne rzeczy gdzieś tam grał w życiu i już się do jakichś ról pewnie też przygotowywał. Ja już parę razy gdzieś tak miałem do czynienia z więzieniem, więc w paru więzieniach byłem. Nie żebym tam siedział dłużej, najdłużej siedziałem chyba 2 dni, bo chciałem, więc mnie zamknęli. Ale tak, to raczej nie miałem jakiegoś takiego researchu, ponieważ musiałem skupić się bardziej na tym, co z tym gościem się dzieje, niż na jego pracy, bo też nie mieliśmy może takich scen, które by wymagały ode mnie jakiejś takiej wiedzy i pewnego skupienia, że tu by ktoś wyłapał, że no tak się nie zachowuje człowiek, który pracuje w więzieniu. Więc pewnie jakby takie przygotowanie mieliśmy, ale raczej skupiliśmy się na tym mięsie aktorskim, armatnim, które tam jest i po którego no, trzeba sięgnąć dopiero później, bo w pierwszym odcinku tego wszystkiego nie ma. I to jest tak dla mnie, że szkoda, że widziałeś tylko pierwszy. No i to jest takie, uboga rozmowa. Ale jak uboga jest z widzem, który jeszcze nawet pierwszego nie widział, nie? No to już praktycznie na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po serialu Klangor? Że mordercą jest kucharz, a to wiecie dopiero w 8 odcinku. Pozdrawiam, Wojtek Metzfeldowski. Więc czego się możecie spodziewać? No możecie spodziewać się, nie powiem, że takiego serialu jeszcze w Polsce nie było, aczkolwiek nie skłamię, ponieważ nie było jeszcze Klangora w Polsce, nie? Wiecie, no ciężko zawsze zapraszać na rzeczy, w których się gra. Wolałbym zapraszać na rzeczy, w których nie gram, bo to później się swoim ryjem to odbija. Ale mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć kino tak zwanej starej daty, gdzie ważne jest to coś, co się dzieje między ludźmi, a nie to, co jest napisane, to zapraszam na Klangor.